Witam Was w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie, jak widzicie, w końcu spadł mnie pierwszy śnieg. Zwierzęta pewnie będą zaskoczone, tak jak i zapewne drogowcy, bo co roku są zaskoczeni tym śniegiem. Dziwne, żeby w grudniu był śnieg, nieprawdaż? Ale dobra, nie będę drążył tematu dalej. Otwieramy. Zapraszam kozy i Was w pierwszy śnieg w tym roku. Zapraszam. O! A co to jest? Co to jest, co? Co, Alka, kopytek nie chcesz brudzić? Na obkoło? A, ziębi wnuszki, ziębi! Profesjonalne zamykanie na wiadro. Gdzie zapraszam Was? A, kozy już się wracają, już mi się nie chce tu być. No i co? W tył zwrot, tak? Co? Już chcieliście tak wyjść, a teraz już nie? No. Co? Nie chcę ta, żeby łapki były mokre? Żeby zimno wam nie było? Skubańce, no. Mianka namocnierzysz trochę kopytkami, tak? Tu są nowe nabytki, właśnie muszę o nich nagrać. Tu kłoka ta siedzi, co mi nosi jaja. Troszkę dopadało, nie ma tragedii. Ale coś zawsze jest. Patrzycie za wodą, tak? Patrzcie, jak już podrosły te kurczaki i kaczki. Takie gryblasy. To muszę je chyba niedługo wypuścić z tej klatki, bo już naprawdę są byki niezłe. Tak, i te? Te to już dubać, zobaczcie. Jakie krowe. Duże, ładne, ale pewnie same koguciska tutaj są. Z tego co widzę. A inne, jakby jakaś kurka była, ale no niestety. To też już fajnie, no, podrosły. Ale te jeszcze są małe. No i tu, z tych co tutaj ta kura miała, dwa... Te bojowce takie czarne, to one niestety zdechły. Został tylko ten łapciaty, ten jej podmieniony kurczak. Ten jest od niej, ona go nie wykluła. I tylko ma tego swojego zastępczego tutaj. Jak już i tak tutaj jesteśmy, to wam pokażę te nowe nabytki. Jak widzicie, są na razie tutaj. Jest to indyczka i trzy młode indyczki. Znaczy, no jeden to indoor jest. Kupiłem cztery, ale niestety jeden odpadł na samym początku. No i tak się teraz tutaj wygląda. Jak były małe, to były wszystkie mniejsze od tej, nie? Jak je kupiłem. Tak więc ten już ładny indoor tu wyszedł. Podejrzewam, ten też się taki czerwony robi, czy czasami to też nie będzie indoor, aczkolwiek mam nadzieję, że to będą dwie indyczki indoor z tych młodych. Nie wiem, czy je będę trzymał do siebie, czy je sprzedam, zobaczymy jeszcze. Najpierw niech się odchowają. O, silki jak wyszły, nie wiedzą, co się dzieje. Co, w nogi wam zimno? Kogucik? Co to jest? Na kolana chodzi. Nie wiesz, co to jest. Biegnie, nie, się czaisz jak. Co to jest? Co to jest? Kogut, co to jest? Co? Nie wiadomo. Tutaj zagrabiłem sobie z całości wczoraj te patyki, mówię, wywiozę je gdzieś na kompost, bo tu po jakiejś gorczycy, po czymś tam, po malinach, ale no na razie nie wywiozę, musi śnieg odtęchnąć, jak to się mówi, stopnieć. Kaczuchy sobie już jedzą śnieg, zawsze degustują. Pierwszy śnieg jak tam dobry, nie za słodki, taki dobry, nie? To zawsze... Na jakiejś rodzinnej imprezie tort taki dobry, nie za słodki, nie za kwaśny. Kozom już kopytka zmarzły, a Bianka już nam tutaj Nesquiki produkuje, tak? Już są muszelki, teraz tylko mleko i można jeść, co nie? Dobra, tutaj wypuściłem króliki, zaraz poobrzątam i lecimy zobaczyć tam na ranczo teraz, jak tam zwierzęta zareagują.
Ale no muszę uważać, powiem wam, ulica Biała. Tak jak mówię, drogowcy znów są zaskoczeni pewnie śniegiem. A tutaj już z rana u mnie koło domu na krzyżówce już jakieś auto w rowie leżało przodem, tak więc no nie za ciekawie jest pewnie. A też ja prawo jazdy mam dopiero od, no można powiedzieć, że końca sierpnia, września. Tak więc to będzie mój pierwszy śnieg, tak? Więc trzeba troszkę uważać, żeby żeby nie skończyć tak jak tamto auto, tak? Tamten kierowca. Dobra, tak więc ja tu oprzątam króliki i jedziemy na ranczo. A wy gołębie co? Zimno też wam? Wszystkie podkulone i siedzą obok siebie. Tak więc witamy rancho w progach naszych skromnych śniegu. Zobaczymy, co te kury nam powiedzą. I co, i nóżki zimne są? Nóżki są zimne, tak? Tragedia się stała, tragedia. Śnieg pada. No, śnieg napadał. Oho, ale przebierasz racicami. Przepraszam. Jędor, ktoś cię w ostatnim filmie pochwalił, że bardzo ładny kolor masz, no. Też się podobasz. Aha. O, a ci się bekło. Indyki się puszą, nie wiedzą, o co chodzi. Co to się dzieje? Jej, arety, co to jest? Idę wam po ziarno. No, glu, glu, glu. Teraz wam posypię. Chodźcie, cip, 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 cip. Kurde, pod nogi mnie podchodźcie. Chodź, daj się pogłaskać. Kiedyś się dałeś głaskać, a teraz nie chcesz? A się puszysz na mnie tu, łobuzie. Się puszysz ja. Glu, 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 glu. No. Łobuz, łobuz. Dobra, klucz mam. Weźmiemy sobie, wypuścimy kucyki, ale zanim to jeszcze te gęsi i kaczki wypuścimy. Azor, siedzisz, tak? Ale ci kojce jeszcze nie zamkłem. Ale dobrze, grzecznie. Jak już mnie widzi, to już siedzi w kojcu z tymi małymi. Chociaż ich nie muszę ganiać. O jeju rety, jadą kabarety, co się dzieje? Ale ja wam powiem, no poświęcam się, żeby wam ten film nagrać. Rąk to ja już prawie nie czuję. Normalnie czerwone się zrobiły, ale no w rękawiczkach się nie nagra. Więc idziemy konie wypuścić. Konie! Konie! No ale mnie chrypa wzięła. Teraz otworzę. Konie, konie! Tu widzicie taką zagrodę ma Kasia i Jackie, bo właśnie wam nie pokazałem ostatnio. A tutaj jest maleńka z Zosią. Zapraszam. Zapraszam. Można wyjść, dobrze. Chodź Kasiula. Chodź. A Jackie, zostaniesz tu jeść, bo jesteś niegrzeczny, dzisiaj nie będziesz wychodził, no. Konie w szoku, nie wiedzą, co się dzieje. Co to się konie narobiło? Co? Śnieg napadał wam. Ale będzie ta brykać. Sianku jest. Ho, 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 co to się narobiło, nie? Co to się narobiło? Trochę ziemniaków rzuciłem. Zawsze im tam dwie garstki rzucę, żeby sobie gryzły. Sobie smakują. Kaczki tam już rechotają, coś szukają. Ale powiem wam, że jak tu jechałem, to było tak z tyłu głowy, żebym czasami nie poleciał bokiem,
audicą, bo powiem wam, że na tych zakrętach to nie jest za fajnie, nie? Zrzuca na boki jak ta lala, bo to pierwszy śnieg, co tak trochę podopadało. Nie oświeżona, ona jeszcze jak auty jeżdżą, to wiecie, ubiją, to ślizgawica na całego jest. Masakra. Żeby teraz szczęśliwie do domu dojechać, to będzie dobrze. Zaraz wam ziarna posypię, zaraz wam dam. Jeszcze muszę wam wodę nalać. Wczoraj wody wieczorem już nie nalewaliśmy, bo mróz to i tak zamarznie, więc teraz muszę im nalać. A wie kury jak, zadowolone? No dobra, tak więc kaczkom wodę nalałem, kaczki się cieszą, konie też sobie wody popiją. Taki zbiornik tata przywiózł na wodę. No ale na razie nie skorzystamy, bo jak mrozy to i tak zamrozi, na wiosnę będzie jagulał, naleje się i nie będzie tymi wiadrami trzeba wyciągać ze studni. Ale mniejsza z tym. Palce już mi z mrozów odpadają, czerwone całe są, tak więc trzeba jechać do domu, trochę je rozgrzać. Konie się na małem, a jeszcze widzicie, bym psów nie zamknął, bym zapomniał. No jak dobrze, że końcówkę nagrywam, bo bym zapomniał na śmierć. I jakaś kaczka by pewnie straciła życie, jakby się psom zachciało. Puśki, puśki, jesteście tam? Właśnie jedzą, tylko się nie pokazują, bo im zimno. Dobra, cyk. No to cyk, lecimy. No. Tak więc dobra, jeśli odcinek wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i do zobaczenia w kolejnym. Możecie napisać, czy u was też już był pierwszy śnieg, czy nie było, czy jest tak jak w moim przypadku właśnie akurat teraz. Dzisiaj nastał, dzisiaj jest 3 grudnia, jutro Polska gra z Francją. W wyniku jesteśmy pewnie świadomi, ale zobaczymy jak to będzie. Tak więc co, do zobaczenia w kolejnym, na razie i cześć. Lup, 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 lup.